tutaj dzisiaj obiecany film. Będziemy mierzyć te rzeczy, które pokazywałam Wam w poprzednim filmie. Jeżeli ktoś nie widział zakupów, to zapraszam, link zostawiam na górze. Ale pomyślałam, że takie samo mierzymy to chyba trochę za mało, więc podam Wam mój bardzo prosty patent, który sprawdza mi się od lat na to, jak od podstaw po kolei budować stylizację. Dla tych z Was, które być może stają przed szafą i mają dylemat, od czego zacząć, w co się dzisiaj ubrać, mam nadzieję, że okaże się to przydatne. Zapraszam. I zacznijmy od stylizacji, którą mam na sobie, ale żeby zacząć, to muszę iść do punktu wyjścia. A punktem wyjścia jest ta oto koszulka, którą właśnie pokazywałam Wam w poprzednim filmie. Jest to koszulka z Reserved. I ja od czego zaczynam, dziewczyny? Zaczynam od tego, że staję przed szafą i myślę sobie, co, jaką jedną rzecz chciałabym dzisiaj na siebie założyć. I dzisiaj chciałabym na siebie założyć tę właśnie koszulkę, na przykład, nie? I teraz myślę sobie, z czym ją mogę połączyć? Mogłabym ją połączyć ze zwykłymi jeansami i spoko. Są takie dni, kiedy nie chce nam się stroić, nie chce nam się wyróżniać. Luz, łączymy z jeansami, nakładamy trapery na to, nie wiem, sweter, bluzę i wychodzimy. Ale ja bym chciała, żeby tutaj był jakiś taki, jak zawsze, pazur modowy. Więc pomyślałam, że postawię na jasny total look. Czyli dobieram do tego jasne spodnie. I znowu, wybrałam boyfriendy, bo mogłam również wybrać jasne rurki. Ale stwierdziłam, że z boyfriendami będzie fajniej. No i do tego wzięłam również jasne buty, żeby zachować ten jasny look. Trapery z racji tego, że jest zimno, zima, śnieg i tak dalej. Mogłabym założyć buty na obcasie i na pewno wyglądałoby to fajniej, bo bym była wyższa, to wszystko by było smuklejsze. Od razu jak powiedziałam, to od razu sama mi się sylwetka wyprostowała. Ale że ja wolę na lumpa i wygodnie i nie chciałabym sobie połamać nóg na tym śniegu ubitym i śliskim, stawiam na trapery. No i co dalej? Dalej tutaj jest nam zimno, coś bym narzuciła. Jako, że chcę, żeby było widać ten t-shirt, bo on był głównym zamysłem moim i elementem takim, od którego wyszłam, no to muszę narzucić coś rozpiętego. Może to być kardigan, może to być bluza, może to być rozpięta koszula. Ja postawiłam na koszulę. Miłą, ciepłą, przytulną koszulę sztruksową, która jest długa, więc tutaj też mamy dodatkową jeszcze ochronę przed zimnem. Możemy się na czas przejścia gdzieś, gdzie się wybieramy, możemy się zapiąć. No ale co? No nadal coś tu jest nie tak. Pomyślałam, że można by dodać do tego jeszcze brązowy pasek. No a skoro dodajemy pasek, to chcemy, żeby go było trochę widać, prawda? Więc wpuszczam sobie przód koszulki w spodnie. Tył koszulki zostawiam, ale oczywiście też go można wpuścić, bo nawet wskazany jest przynajmniej znowu na ten czas wyjścia na dwór. Zakładam od razu w międzyczasie zegarek. Dodałabym jeszcze jakieś pierścionki. Do tego torebka. W moim przypadku to będzie taki jasny plecak. I słuchajcie, jak szaleć to szaleć. Kaszkietuwa. Kaszkietkówka. Kaszkietkówka jest chyba też z Reserved. Postaram się Wam znaleźć i podlinkować, co zostało ustalone pod ostatnim filmem. I co? Stylowa gotowa i jeszcze na to zarzućmy kurtkę. Dodałam kurtkę, posiałam plecak, mam. I oczywiście jak wychodzimy na dwór, to się zapinamy, zakładamy kaptur. Bardzo proszę. Bierzemy jeszcze rękawiczki, ale już pozwólcie, że nie będę szła. No i co? Rzeźbiłam. I wyrzeźbiłam coś takiego. Dajcie znać, jak Wam się widzi. Lecimy dalej. Yo. Pójdę trochę na łatwiznę, ale chodzi też nam o to, żeby te same rzeczy wykorzystywać w różnych stylizacjach, prawda? No, więc zestawiłam tę bluzę z tym samym dołem, który miałam na sobie poprzednio. Oczywiście można z innymi rzeczami, może zaraz jeszcze coś wykombinuję, natomiast wydaje mi się, przepraszam, kłaczek, wydaje mi się, że w takim zestawieniu wygląda super, bo znowu mamy jasny total look i tutaj właśnie te dodatki charakterne, o których Wam mówiłam w poprzednim filmie i to wszystko fajnie wygląda. Zdjęłam pasek, bluzę puściłam tak luźno, wiecie, jest tak jasno, przejrzyście. Bardzo mi się podoba taka stylowa. Ta-da! Dobra, żeby coś zmienić, postanowiłam
dorzucić jaskrawe dodatki w postaci czapki i rękawiczek i zmieniłam torbę na taką wielką szuperkę, bo powiedzmy, że wybieramy się właśnie do Biedry na zakupy. No i już mamy coś inaczej, coś pokiombinowane mamy. Na to zarzucamy kurtkę i lecimy dalej. Tutaj moja teoria o punkcie wyjściowym zostaje troszkę obalona, no bo akurat w przypadku tych dwóch rzeczy ja je zobaczyłam w sklepie, jedną wiszącą obok drugiej, i od razu zaiskrzyło, że to będzie duet idealny, więc moim punktem wyjściowym są od razu te dwie rzeczy. Co robimy najpierw? Oczywiście podwijamy rękawy. Dodajemy czary-mary biżuterię. Wpuszczamy bluzkę, spodnie. Ale nie zostawiamy jej tak, tylko podnosimy ręce do góry i układamy, jak się widzicie, bo macie na przykład lustro naprzeciwko siebie, to jest Wam łatwiej. Ale mam nadzieję, że jest ok. I ja ten zestaw zawsze nosiłam do butów sportowych. Tak też Wam go pokażę chwilowo. Bardzo proszę. I zazwyczaj też nosiłam sobie do tego ten plecaczek. O! Wygląda to super. Szczerze mówiąc, w zimie nie chodzę w tych spodniach, dlatego że jestem zmarzluch i przez te szerokie nogawki mi podwiewa i mi zimno. Ale oczywiście można pod spód wepchać jakieś cienkie rajstopy i będzie cieplej. No ale nic to, no spróbujmy założyć do tego zimowe buciory. Dobra, mamy to. Chyba nie jest źle. Rajtki pod spód i będzie ok. Tak mi się wydaje. Co myślicie? Widzicie w ogóle coś? Tutaj oczywiście możemy jeszcze dorzucić coś na siebie, jakąś bluzę czy jakiś sweter rozpinany, zaraz to zrobię, no bo jest zimno, ta bluzeczka jest cienka, bawełniana, więc polećmy sobie ze swetrem, który ma milion lat i który dobrze znacie, który muszę odkłaczyć i który muszę ogolić, bo jest tak supełkowany, ale służy mi już chyba czwarty rok i był kupiony chyba w New Yorkerze? No? Chyba tak. Taki zwykły, wiecie, na guziki, które pasują też do spodni. Dobra, to może, żeby coś zrobić inaczej teraz, to zarzućmy beżowy płaszcz. Fuh, gorąco. Do tego, słuchajcie, jeżeli chcecie być całe na jasno znowu, to już jest kwestia Waszych preferencji. Można dać jasną czapkę, jeszcze szalik, przepraszam, ale już się uduszę za chwilę, jak go nałożę. A można pójść w ciemne dodatki i na przykład zmienić buty na czarne. Na przykład dodać czapkę. I na przykład wziąć poczciwego szopera, który ma chyba ze 4 czy 5 lat. I poza tym, że podszewka mi się tutaj odkleja, to tak jest kompletnie niezniszczony. Widziałam, że są te szoperki w Zarze w tym sezonie, tylko nie mają chyba tej kieszonki. Ale kształt jest ten sam. No i tutaj dałabym chyba ciemne buty, także tu już jest kwestia tego, jak wolicie, co wolicie. Rozbieram się, bo się uduszę i jedziemy dalej. Nasz kolejny punkt wyjściowy jest o tyle łatwy, prosty i przyjemny w stylizacji, że pasuje do wszystkiego. Tadam! I to jest ta bluzka, którą już Wam pokazywałam w pierwszym vlogmasie. Ta bluzka, w której poszłam na koncert i miałam do niej na sobie, mam dżinsy. A teraz dla przełamania, jako niespodzianka, pokażę Wam ją w wersji eleganckiej. Ta-dam! No i co? Zwykły, czarny, bawełniany t-shirt. Nic specjalnego. Wpuszczamy go w spódnicę. Spódnica jest lniana i to jest spódnica, w której chodziłam w lecie, więc jak widzicie, można wykorzystać ją również zimą. Do tego dałabym cieliste rajstopy, których już nie nakładam, ale umówmy się, że są. I dla przełamania, dla kontrastu, dałam jedyne kozaki na obcasie, jakie posiadam w swojej szafie. Bordowe, stare, które też już dobrze znacie, jeżeli tu jesteście ze mną od dawna. To są kozaki z Zary i ten model rokrocznie wraca z drobnymi modyfikacjami i w różnych kolorach. Mega wygodne, jak na taki duży, jak dla mnie, obcas. I zobaczcie, naprawdę nic więcej tu nie potrzeba. Dodamy oczywiście zaraz torebkę i akcesoria wyjściowe na dwór, ale jeszcze Wam się obkręcę i zobaczcie sobie. Francja elegancja, co? A taka zwykła bluzka. Do tego damy czarny płaszcz z Zary, ten, o którym Wam mówiłam. Czekajcie, przecież przyszedł mi ten płaszcz z Zalando. Zaraz go założę.
ten, o którym Wam wspominałam właśnie w filmie z zakupami, ale dobra, na razie chcę Wam pokazać ten, bo ten jest dla mnie krojem idealnym, bo znów ma opadające ramiona, jest taki luźny, on też ma taki fajny krój, dlatego że nie ma podszewki i to jest jego plus i to jest jego minus, bo ja go właśnie za ten krój uwielbiam. Zarzucę jeszcze tylko tutaj akcesoria. Dobra, tak już lecimy tak elegancko i z grubej rury, to idźmy w to dalej. Dorzućmy sobie szalik z jakimś motywem, słuchajcie, na przykład zebry. Czapkę już bym dała czarną, żeby tu nie motać, bo mamy już bordo i zebrę. I weźmy do tego już taką zdobną torebkę. I stylizacja gotowa. Kurczę, zapomniałam o płaszczu. Ja ten płaszcz podejrzałam u Mrs. Doncelity, u Marty i mega mi się spodobał. Ja się tylko tak na szybko przejrzałam w lustrze, jeszcze się nie przypatrzyłam tak naprawdę, jak to wygląda. Płaszcz jest bardzo długi. Widzę, że mnie bardzo podwyższył, wysmuklił, wydłużył. Jedyne co, to wydaje mi się, tak przynajmniej tu w podglądzie, ale ślepa kura z daleka jestem, bo ja mam ogólnie szersze ramiona niż biodra. Mam dosyć szerokie ramiona, a tutaj na ramionach są takie pagony. O, widzicie? Które troszkę mam wrażenie jeszcze mnie poszerzają, ale może mi się tylko wydaje. Zapnijmy tak chociaż na te zatrzaski, a nie guziki. To, że one są srebrne, tutaj ich nie widać, fajnie, ale jak się ma rozpięty płaszcz, mogli zrobić czarne jednak. I mamy pasek. Dobra, Wy już widzicie, ja jeszcze nie. Tak jak Marta mówiła, kieszenie są strasznie nisko. No, naprawdę, tak zazwyczaj kieszenie to tak bardziej tu, a ja już tak, żeby to osiągnąć do końca kieszeni, muszę się schylić. Więc no, tak, takie dziwne szycie. Zobaczmy, zobaczcie z tyłu, jak to wygląda. Nawet nie mam gdzie dalej pójść, bo mam już okno. Dosyć długie rękawy, ale dla mnie bomba, bo ja zawsze marznę w ręce, więc super, że są takie długie. No i jest regulacja. No. I zobaczcie, ile fajniej. I mniej wieje po rękach. Super to wygląda. No i znów mamy czerń, czyli coś, co pasuje do wszystkiego. Więc poszłam znowu w elegancję, bo zaraz już będzie bardziej sportowo. I założyłam do tego taką skórzaną mini spódnicę beżową. Ona jest taki wzór krokodyla. Kupiłam ją w taniej odzieży. Do tego mam stare kozaki z Ryłko. Dzielnie mi służą. Zamszowe kozaki za kolano. Ta sama torebka, która przed chwilą. To jest ta bluzka z tym dekoltem wódeczkę, z której się pośmialiśmy trochę w poprzednim odcinku. I mamy elegancką stylizację. Biżuteria została ta sama. Zegarek zmieniłam na taki z czarną tarczą. Przy poprzedniej stylizacji zapomniałam tego zrobić. I tutaj bym jeszcze związała włosy w taki gładki kucyk. I myślę, że to już w ogóle by tak elegancko wyglądało. Przepraszam, w tej chwili tego nie zrobię, bo serio nie mam jak wyjść nawet z pokoju, żeby pójść do łazienki po frotkę do włosów. Także taka kolejna propozycja. No mówię, słuchajcie, takie, tego typu bluzki możecie na sportową, możecie na elegancką, możecie ze spodniami, możecie ze spódnicą. Kwestia, co Wam w duszy gra i czego tak naprawdę na dany moment potrzebujecie. Ja myślę, że spokojnie tak bym mogła iść na święta. Ewentualnie jakaś, nie wiem, jeszcze właśnie fryzura, może czerwone usta. Ta bluzka jest na tyle elegancka, bo ona jest taka dzianinowa, jest mega miła i ma taki właśnie elegancki wydźwięk, czego może tak z daleka nie widzicie, ale myślę, że w poprzednim filmie udało mi się Wam to pokazać. Pokazałam Wam się, obróciłam Wam się. Dalej. Dalej, dalej, dalej i zapomniałam o okryciu wierzchnim. Przy eleganckich, tak eleganckich stylizacjach, znaczy dla mnie to jest bardzo elegancka stylizacja, może dla kogoś nie, to aż się prosi o płaszcz. No i znowu kwestia, jakie macie płaszcze w szafie. Może być beżowy, może być znowu czarny. Tutaj, jako że mamy neutrale, to pasuje nawet wściekło-różowy, wściekle-różowy płaszcz. Co kto lubi, co kto woli. No w każdym razie pikowana kurtka tutaj raczej...
Tym razem punktem wyjścia jest ta szczypana, marszczona spódnica. Daję do niej zwykły czarny golf, taki bazowy, wiecie, tak zwany podspód. I mój zamysł był taki, żeby ta stylizacja była taka z pazurem, dlatego dałam właśnie te botki, które też Wam pokazywałam we vlogmasie, te takie masywne z badury. No i co? I tutaj teraz no tak trochę zasłoniłam te marszczenia, no ale mój zamysł stylizacji był taki. Oczywiście można na przykład by było sobie dać do tej spódnicy jakiś na przykład jasny, krótki sweterek i wtedy te marszczenia byłoby ładnie widać. No ale dobra, zostańmy przy tej koncepcji. Wyjmę sobie jeszcze na wierzch naszyjnik i tutaj wzięłabym jakąś taką bardziej rokową właśnie torebkę z szerszym paskiem i myślę, że idealnie sprawdzi mi się ta z Dizzy, którą też Wam pokazywałam we vlogmasie. Byłam sprawdzić w lustrze i widzę, że ja bym ją tak podciągnęła, żeby ona była trochę wyżej. Włosy na bok dodają rokowego charakteru. Jeśli macie długie, polecam sprawdzić. No i co? Jest to moja maniera podciągania rękawów nie zawsze jest przydatna, bo może tak jest nawet fajniej. Można tą torebkę oczywiście sobie wziąć na ramię. Ja tak jakoś tak mi się widział ten szeroki pasek tutaj. Miałam jakoś taką, wiecie, taką wizję miałam. Ale równie dobrze, ta torebka może być sobie z boku, może być do ręki. No i co? Jak Wam się widzi? Trzecia stylizacja ze spódnicą, każda zupełnie inna. Myślę, że całkiem fajnie. To jest ta bluzka w paski i słuchajcie, mój zamysł ogólnie na tę bluzkę był taki, że będę ją nosić na wiosnę z białymi spodniami, z shortami, a te rzeczy mam pochowane w szafie, więc założyłam boyfriendy. Nie wiem, czemu mi się ta bluzka tak kojarzy bardzo z latem. Ona bardzo fajnie wygląda z jeansami. A może, słuchajcie, rurki granatowe, bo tak, żeby odczarować rurki. Zuza mi opowiadała, że gdzieś tam słyszała taki tekst, że podobno w rurkach to już tylko po 30. To w sumie dla mnie to komplement, bo ja już bardziej jestem przy 40 niż po 30. Tutaj można sobie coś też oczywiście wpuścić. O, ale tak tylko chciałam Wam pokazać, jak ona wygląda w tej chwili. W ramach tego spóźnionego mierzymy. Ej, rurki nie takie straszne, jakie malują. I znalazłam jeszcze w szafie stare buty, takie mega grube, zimowe, w których nawet jeszcze ich nie wyjęłam i nawet nie chodziłam, bo śnieg śniegiem, ale jeszcze mrozów takich ogromnych nie było. No. I co? Rureczki granatowe, one są ciemniejsze i dlatego tak fajnie to gra z tymi paskami. Zostałam, słuchajcie, w rurkach, bo ta bluza mega wygląda do tych spodni, dlatego że ma tutaj też granatowy akcent kolorystyczny i szczególnie w takiej wersji wyciągniętej wygląda fajnie. Myślę, że z tymi granatowymi leginsami, które ostatnio Wam pokazywałam w vlogmasie chyba trzecim, które kupiłam w H&M-ie, też by fajnie wyglądała. Ja Wam mówiłam, że ona jest gigantyczna, to jest XS-ka. Zobaczcie, jak ona jest wielka. Wielka, wielka, ogromna. Ja w ogóle ją widzę najbardziej znów z tymi jasnymi boyfriendami. Ale już może nie będę dzisiaj się przebierać i zostawię sobie tę stylizację na jakiś inny film, bo wyprztykam się dzisiaj z ubrań wszystkich. Słuchajcie, co Wam będę pokazywać? Co Wam będę nagrywać? Do tego oczywiście znowu wybaczcie, że już nie zakładam tych płaszczy i kurtek, ale ja tutaj płonę. Jest tu tak gorąco, nie spodziewałam się. Ja mam tylko jedną lampę rozstawioną. Nie spodziewałam się, że tu będzie taki gorąc dzisiaj, bo ten pokój jest mega zimny, tu w ogóle nie grzeje grzejnik. Jak weszłam, to byłam pewna, że tu zamarznę. A jak biegam i pokażę Wam może pod koniec, co się tu wokół mnie dzieje, mam nadzieję, że nic tu nie wchodzi w kadr, bo tu jest Armagedon, to jestem po prostu już upocona, więc tak już bardziej w ramach mierzymy, no ale stylówkę też macie. Mamy sukienkę. Ja te sukienki też, słuchajcie, nosiłam we wrześniu, w październiku do Adidasów i one tak wyglądają najlepiej.
Ale jeśli chcemy nosić tak, to oczywiście, nie tak oczywiście, ale ja jasną zestawiłabym z jasnymi butami, a ciemną zestawiłabym z ciemnymi butami. Chyba że taka sukienka Wam się nie widzi, bo jest luźną lojbą, jak ja to mówię, i na przykład chciałybyście sobie dodać pasek. I jak sobie teraz to wyciągniemy tak trochę, żeby może tego paska nie było widać, to już tutaj... Dobra, czekajcie, zanim zacznę kombinować. Teraz wygląda to w ten sposób. Tylko że teraz to ja bym chyba przy takiej długości sukienki poszła w kozaki. Wiecie? Teraz to zobaczymy. Czekajcie. Ha. Sprawdźmy to. Sprawdźmy to, dziewczyny. Ha? Worker? Czy kozak? No dla mnie w tym momencie zdecydowanie, proszę pań, kozak. Tym bardziej, że rozporek nam się przesunął tak, wiecie, trochę do góry. No, ja myślę, że kozak. Bo to jest taka trochę znowu fleja do Adidasów, jak dla mnie. Taka długa, przytulna, fajna. Ale jeśli już dajemy pasek i tutaj kombinujemy, to robimy Francję elegancję i dajemy kozaka. No, tak mi się zdaje, dziewczyny. Co myślicie? Dajcie znać. Kończy mi się miejsce na karcie. Nie mam wolnej karty. Także albo się streszczę, albo nie nagram. Ja bym poszła w jakiegoś węża. Albo w coś w tym stylu, też raczej jasnym. Może właśnie neutralnym, może ze wzorem. Bo mamy bordo kozak, tu jest, no tak, 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 tak mi się to widzi. I mamy czarną, to samo, z tymi właśnie bodkami z badury ciężkimi. No mnie się to podoba tak, słuchajcie dziewczyny, ja bym tu nic nie kombinowała, ja bym tu nie dodawała pasków. Można by było jeszcze ewentualnie może się pokusić o jakąś marynarkę, taką dużą, za dużą. I wywinąć sobie tutaj trochę tego swetra na rękawy. Jak to się tam wygląda? Jak to się tam wygląda, dziewczyny? Bo nic nie widzę. A już nie ma czasu na karcie, żebym szła sprawdzić do lustra. Także tak na czuja. Duża za duża marynara i mamy taki właśnie rokowy, bardziej ciężki styl. Znaczy marynara może jest mało rokowa w swoim wzorze, ale może wiecie, o co mi chodzi, nie? Jeszcze dodałam torebkę. Bardzo fajna jest ta torebka, powiem Wam. Jeżeli Wam się podoba, a potrzebujecie takiej, to polecam, bo mam już ją dosyć długo i jest dosyć pakowna, a jest mała. Tak roboczo sobie trzymam włosy, bo chciałam Wam pokazać, że fajnie by to wyglądało, jakby tutaj zrobić sobie jakąś taką miotłę na głowę, jakiegoś takiego koka, takiego lub takiego wysokiego. I tu już też całkiem inny charakter stylizacji mamy. Nałożyłam czarne rajstopy niekryjące, bo wydaje mi się, że to o wiele lepiej wygląda przy tej sukience niż z gołą nogą. Widziałam bardzo fajne takie rajstopy. Muszę sobie właśnie je zamówić koniecznie, bo one są na polarze, są grubaśne, a wyglądają dokładnie tak jak w tej chwili moja noga. No i znów te same buty. Słuchajcie, kupiłam sobie jedną parę butów, która mi pasuje do wszystkiego, no i po co tu kombinować? Ta sukienka sama w sobie robi robotę i to jest właśnie taka rzecz w szafie, którą wyjmujecie, zakładacie i macie stylówę gotową. Do tego oczywiście dałabym czarny płaszcz, którego szukam wzrokiem. Jest! No i znowu czapka, szalik, rękawiczki i stylówa jest gotowa. Do tego torebka też, myślę, że czarna, jakaś prosta, gładka, bez żadnych udziwnień by poleciała. Też szukam dziewczyny, słuchajcie, ale dobra, jest szoperka, jest szoperka. Ja jestem człowiek praktyczny, ja bym poszła w szoperkę. Ale oczywiście, jeśli to ma być stylizacja na przykład, bo ja bym tak mogła normalnie iść do pracy na co dzień i wiecie,
YOLO, jak to mówi dzisiejsza młodzież. Ale jeśli to miałaby być stylizacja, nie wiem, wieczorowa na randkę, no to oczywiście jakaś mała torebka, czy tam z dodatkami złotymi, czy nie, gładka, zwykła też będzie tutaj pasować. Dobra dziewczyny, słuchajcie, ja się tą stylizacją z Wami pożegnam. Podziękuję Wam pięknie za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że stylizacje Wam się podobały. Za chwilę jeszcze zobaczycie te zestawy bluza plus getry w dwóch kolorach, ale to już tak tylko, żeby zobaczyć, żeby Wam pokazać, jak one wyglądają, bo już tu nie będę ich stylizować. Oczywiście do tych getrów można zakładać inne bluzy, do tych bluz można zakładać inne getry lub też spodnie, natomiast ja już dzisiaj muszę uciekać, więc pokazuję Wam to tak w kompletach, jak przyszło, bo to tak wygląda mega zarąbiście. I co? Dawajcie łapki w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, pa! Wracam do Was po 3 godzinach. Jest już prawie 11 w nocy. Ja padam, ale przypomniałam sobie, że nie nagrałam Wam spodni tych czarnych i jeansów, więc zaraz Wam jeszcze pokażę jeansy. To są te dzwony. Nałożyłam do nich te wysokie buty, bo tylko do tych butów one są na długość dobre. Ale zobaczcie, jak one ładnie leżą wszędzie. No po prostu przepięknie. I one, jako że są czarne, to znowu, no, do czarnego będzie pasować wszystko. Ja dobrałam taką bluzeczkę niebieską też z H&M-u i wskakuję już w jeansy, bo widzę, że znowu pada mi bateria. I na koniec mamy te jeansy z wysokim stanem, z Reserved. One wyglądają tak. I właściwie to sobie naszykowałam na jutro do pracy. Potrzebowałam mieć na jutro gruby sweter, więc wzięłam taki wełniany, który kupiłam w taniej odzieży. Ten sweter ogólnie jest dłuższy, ale ja, chcąc podkreślić ten wysoki stan spodni, bo one bardzo fajnie wydłużają nogi i ma się wrażenie, że pewnie Wy macie wrażenie, a ja też mam wrażenie, jak patrzę na siebie w lustrze, jakbym była dużo wyższa niż jestem. Mam tylko 1,60 m, tam 1,2 m. Gdyby ktoś nie wiedział, więc tak, dobra. No i teraz to już tyle.